konfesjonale, że przyjdą trzy osoby, opowiedzą mi swoje sny, a ja im opowiem wtedy, co im się śniło. Nie wiem, jak my to zorganizujemy, czy ktoś ma jakiś przykładowy sen do zinterpretowania, czy mam mówić tak płynnie o wszystkim naraz. A może prowadzę się dużo powiedzieć. Słyszałam, jak w wywiadzie powiedział Pan, że też te odpowiedzi nie pojawiały się od samego początku, tylko nie umiał Pan tam na początku interpretować. I chciałam zapytać, co wpłynęło na umiejętność interpretacji i po jakim czasie tak w miarę płynie już Pan odświetlał? No właśnie, bo to tak wygląda, że to wszystko jest od początku i bardzo szybko się dzieje. Tymczasem początkowo te przerwy między pojawianiem się snu to są jako odpowiedzi. W ogóle po kilku dniach, a nawet po kilku tygodniach się pojawia. Chodzi o takie skłonienie umysłu i oczekiwanie tej odpowiedzi, zapamiętywania odpowiedzi. A faktycznie tak jest, że właściwie na pytanie zaczyna się zawsze. Zresztą jak ja to zaczynałem robić, to przypuszczałem, że załatwię sprawę w 2 tygodnie. Zapytam się i o wszystkim się dowiem w 2 tygodnie. Okazało się, że zajęło mi to 10 lat, no i oczywiście wszystkiego się nie dowiedziałem. No, dowiedziałem się sporo rzeczy, które mnie interesowały, ale kwestia jest otwarta. Każdy pyta o co chce, no i kwestia jest interpretacji taka, że ze snem można pretraktować znaczenie snu. Są pewne symbole, które są uniwersalne, to już wszyscy tam wiemy, można sobie Lurkera przeczytać, czy Junga, czy Freuda, no te wszystkie powszechnie znane wykładnie senne. Oczywiście samemu trzeba to zmodyfikować i sprawdzić we śnie, bo nie zawsze to samo rozumiemy. Co najważniejsze, my jesteśmy już innym kręgiem kulturowym niż Niemcy. I to ma swoje odbicie w snach. To nie jest tak, że w każdym kraju, w każdej sferze językowej, bo to bardzo ma ścisły związek z językiem, w którym jest ten formatowany nasz umysł. Ale też ma znaczenie miejsce geograficzne, w jakim się znajdujemy. Ponieważ ten ekran śnienia, jak ja go nazwałem, czyli ta trójwymiarowa przestrzeń, którą widzimy w snach, ona jest spolaryzowana tak jak mapa, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zachód jest po lewej stronie, wschód jest po prawej stronie i to się bardzo często pojawia w tych snach. Włącznie z krajami, które są po tamtej stronie granicy. I też trzeba znaleźć sobie swoje własne znaczenie. Często jest tak, że sen we śnie pojawia się głos śnienia. Używa różnych wyrażeń, które warto, w ogóle nam często nieznanych, z jakiejś tej puli takiej świadomości ogólnospołecznej. Więc bardzo często sięga się do internetu czy do encyklopedii, żeby zinterpretować słowo. Pada na przykład jedno słowo, którego żeśmy nigdy nie słyszeli, albo żeśmy słyszeli go 20 lat temu, często jest zniekształcone. No i teraz znaczenie tego słowa nada kontekst całemu cyklowi snów tej nocy. Bo co jest ważne, jeżeli zasypiamy z intencją, zadajemy pytanie, czy w jakiejś intencji śnimy, bo można śnić w intencji jakieś tam oczyszczenia, samorozwoju, no co nam tylko do głowy przyjdzie, to jest tylko kwestia artykulacji tego przed snem. I wtedy cała noc jest poświęcona temu jednemu tematowi. Jeżeli tylko nie zmienimy intencjonalnie po przebudzeniu w środku nocy pytania, czy możemy uszczegółowić, jeżeli nas zainteresuje jakiś element snu, możemy zapytać się o ten element. Oczywiście większość osób się zniechęca albo zaczyna wątpić w samą metodę, ponieważ każdy następny sen jest zupełnie z innej bajki. Posługuje się zupełnie inną symboliką i innymi przestrzeniami, zdawałoby się. Ale tak naprawdę sen jest z tej przestrzeni płynności i on cały czas, on nie jest stały, bo śniąc i przekraczając, no początkowo te sny płytkie z tej poniżej tej granicy, jak tam nazwałem ją, tą 5-6, to one są no, w miarę linearne, czyli jakieś tam konsekwencje są i nawiązanie do jawy tych zdarzeń, tak jak Adler mówił, że są odbiciem zdarzeń z jawy
ja uważam, że odwrotnie, że te zdarzenia, zjawy, które zapamiętujemy i które nam się śnią, to one dlatego nam się śnią, że świadomość uważa, że najlepiej się posłużyć najświeższymi danymi, bo najlepiej je zrozumiemy. Także to jest też taki błąd paralaksy. Zresztą te wszystkie interpretacje psychoanalityczne często właśnie taki błąd popełniają. Odwrócenie i zresztą właśnie ta granica odwraca całą tą świadomość. I dlatego powinniśmy zupełnie z innego punktu widzenia to interpretować. Tutaj poprzednik skończył na strachu. Właśnie po to jest to śnienie, żeby się pozbyć strachu. Tak naprawdę po to zostało wymyślone przeze mnie. Z wielkiego strachu. No i rzeczywiście tego strachu się można pozbyć. Znaczy przed wystąpieniami takimi publicznymi się trochę trudno strachu pozbyć, ale w takim życiu codziennym i w relacji ze zdarzeniami kryzysowymi, jakimiś obciążeniami psychicznymi, ma się zupełnie inną perspektywę. Wiemy wtedy, że jesteśmy fizyczną reprezentacją świadomości, która działa polowo i która jest w sensie biologicznym nieśmiertelna. Jeżeli oczywiście każdy z nas sobie to może powiedzieć i nie w jednej księdze mądrej i religijnej o tym pisano, tylko nikt w to nie wierzy tak naprawdę. Sen jest w stanie nas o tym przekonać, ponieważ posługuje się naszym umysłem i nikt tak nas nie przekona jak my sami. I to jest właśnie sedno śnienia progresywnego. Nazywałem go progresywnym, ponieważ właśnie można się wśnić w każdy kolejny element. Bo kiedy dostajemy, we śnie przede wszystkim nie ma nic przypadkowego. Jeżeli ktoś myśli, że można pominąć jakiś element, to jest w błędzie. Tam nawet listek oderwany przypadkowo od drzewa leżący gdzieś tam pod ścianą ma swoją symbolikę i można się w niego wśnić i się dowiedzieć, co on symbolizuje. Oczywiście to jest bardzo pracochłonne. Proszę bardzo. No właśnie, to jest takie pytanie, które sobie zadawałem, czego jest świadectwo i dokumentacja w tych książkach o poszukiwanie przyczyny wszystkiego i samą świadomość pytałem wiele lat. No i tak jak mi się zdaje, no tak to zrozumiałem. Przede wszystkim, no jeżeli otworzymy słownik współczesny i o świadomość tam się zapytamy, poszukamy odpowiedzi jaka jest definicja świadomości, no to oczywiście będzie się to sprowadzało do relacji wewnątrzmózgowych. A według tego, co z tych snów wywnioskowałem, mózg, czyli umysł, nazwijmy to, czyli mózg taki pracujący, jest tak naprawdę rodzajem anteny. To jest coś takiego, co właściwie dopiero werbalizuje i to zgodnie z kryteriami językowymi i wyobrażeniami o takich ciągach przyczynowo-skutkowych pole informacji, bo ta świadomość popełniamy zasadniczy błąd. Ja przez kilka lat nie mogłem przeskoczyć przez ten problem, bo zakładamy, że używając, właśnie Jung nazwał to jaźnią. No, to ja nazywam to świadomością przez duże si. Dlatego ja piszę, nie mówię, dlatego w piśmie to widać, o jakiej ja świadomości mówię, czy o małej świadomości, czy o wielkiej świadomości. My sobie wyobrażamy, że świadomość ta przez duże eś, czyli ten obserwator, kiedy go analizujemy, to on się oddala cały czas od nas. On jest coraz bardziej polowy, coraz bardziej pozaczasowy, aż w końcu zaczyna być nieruchomy. Nie ma procesów myślowych, co najważniejsze. My sobie myśląc o świadomości wyobrażamy sobie, że ta świadomość wielka, ona myśli, czuje, jest pełna miłości, bo bardzo chętnie się używa tego sformułowania, że Bóg jest miłością. Ta świadomość z tych snów wynika, że ona jest nieruchoma. To jest rodzaj obserwatora, natomiast wszystkie te przymiotniki pochodzą od nas. I właśnie tu o tym strachu warto wspomnieć, bo
jeżeli przenosimy tą małą świadomość na ten wyższy poziom, przekroczymy tą granicę małej karmy, czyli tą 5-6, to co my tutaj rozumiemy jako miłość, to jest właściwie odczucie uwolnienia się od presji jakiejkolwiek. To jest odczucie związane z wolnością i z brakiem nacisku i z brakiem takiej grubej konieczności. Bo ta świadomość, którą można by było nazwać świadomością duszy, czyli to w tej mojej nomenklaturze, przepraszam, napiję się wody, w tej mojej nomenklaturze dusza to jest, ta szeroko pojęta, to jest przestrzeń świadomości między tymi granicami 5, 6 i 8, 9, czyli tą granicą, która odwraca świadomość o 180 stopni, a taką granicą, która odwraca wszystkie znaczenia do góry nogami. Oczywiście to nie jest w dosłownym sensie do góry nogami. Właśnie z tym jest problem z wytłumaczeniem tego. Kiedy śnimy, przynajmniej kiedy po raz pierwszy pokonujemy te przestrzenie, bardzo często śnią się nam właśnie po przekroczeniu tej pierwszej granicy, widzimy siebie. Siebie w jakiejś akcji. W większości, którzy śnią biernie, czy nawet początkującym śniącym, umyka to, bo wydaje im się to normalne, że oni widzą samych siebie. Nie zdają sobie sprawy, że oni widzą samych siebie z pozycji obserwatora, czyli tej duszy już powyżej tej granicy, odwracającej o 180 stopni. Właśnie dlatego mówi się, że ona odwraca o 180 stopni. Ona nie tylko odwraca obraz, ale i odwraca znaczenia. No i z tą duszą to jest potem tak, że jeżeli zaczynamy się przenosić coraz wyżej, to te obrazowanie senne, kiedy zbliżamy się do tej granicy, która odwraca świadomość do góry nogami, zaczynają nam się śnić postaci chodzące po suficie. Autentycznie tak jest. I to większość śniących relacjonuje ten moment, że albo tańczą pary na suficie, albo chodzą ludzie po suficie do góry nogami. To się nie powtarza często. To jak już świadomość się przyzwyczai, wyczuje tą subtelną taką różnicę, to potem umysł wszystko z powrotem odwraca i ta akcja zaczyna się dziać. No ta figuratywna, ta antropomorficzna, zaczyna się dziać tak jak normalnie w życiu. Przy czym od razu trzeba wyprowadzić się z błędu, że świadomość, to, że my w snach widzimy akcję, która się przekłada na takie sytuacje nasze znane z życia, to nie znaczy, że antropomorficzna. To jest tylko nasza kalka. Jak kiedyś tutaj mówiłem, w którejś tutaj z tych audycji chyba, o tym właśnie, że świadomość może, ta mała świadomość może opuścić tą przestrzeń małej karmy przez kilka bram. I kiedy opuścimy ją przez bramę, ja nazywam ją czerwoną, czyli tą środkową, która nie stwarza złudzeń, jest wyrazem takiego zbalansowania, między innymi półkulowego, ale w ogóle brakiem iluzji świadomości, to wtedy przestajemy widzieć we śnie cokolwiek. Pojawia się mgła, czasem z tej mgły wyłaniają się formy geometryczne i właściwie tyle jesteśmy w stanie zapamiętać z takiego snu. Co najwyżej możemy być świadomi tego procesu. Natomiast jeżeli opuszczamy tą małą karmę przez bramę zieloną czy niebieską, jak ja je nazywam, czyli przez zielona to jest ta wyobrażeniowo, nazwijmy ją astralna, wyobrażeniowo-emocjonalna, czyli ta, która jest odpowiada za kreację obrazów, jakie widzimy na jawie, to wtedy rzeczywiście nam się to śni jako akcja, jak w filmie. Jeżeli przez mentalną widzimy, przez tą niebieską, co właściwie najczęściej się odbywa na jawie, to zaczynamy tworzyć ciągi logiczne. Także właściwie sen, jaki obserwujemy, taki normalny, figuratywny, to jest właśnie wyjście przez tą bramę astralną. I bardzo często, czyli tą zieloną, numer 3.
I bardzo często nawet pojawiają się elementy zieleni w takim śnie, bo ten sen się rozwija. On oczywiście zależnie od tego, czego chcemy się dowiedzieć, czy to ma być, bo można sobie zażyczyć taki zrzut świadomości. To wtedy te pole się jeszcze inaczej śni. Ono nie jest wtedy, ta narracja nie jest logiczna, tylko pojawiają się na przykład głos śnienia zaczyna wypowiadać zdania, które są mowane albo pozornie nielogiczne. Jeżeli uda nam się to zapamiętać, to mamy świetny materiał do analizy przez cały dzień. Takie zdanie wykrzywione, czy wyraz zniekształcony, czy zdanie w odwróconym szyku, a jeszcze jak jest jakiś kontekst, wcześniej jakaś intencja była taka nawet bardziej abstrakcyjna, to jest bardzo rozwijające, bo to pobudza nas do osiągania i do wracania do tego pola świadomości. To tak jakbyśmy przenosili to pole świadomości tej wielkiej na jawę. Powoli, powoli, jeżeli to się tak dzieje dłuższy czas, to przychodzi taki moment, że zaczyna się w nas budzić obserwator i zaczynamy patrzeć przez własne oczy, jak przez obcą osobę. Zresztą w snach paradoksalnie dzieją się różne bardzo dziwne rzeczy, ponieważ ten poziom 3, ta brama, przez którą się wychodzi, za tą bramą te pola świadomości są w dużej mierze połączone. Jeżeli się już nauczymy zapamiętywać sny, to jesteśmy bardzo zdziwieni, ponieważ wchodzimy w różne osoby, które sobie żyją swoim życiem i przypadkowo jesteśmy świadkami jakichś sytuacji, scen, które one przeżywają. I co ciekawe, wiemy wtedy, że jesteśmy obserwatorem wewnętrznym takiego człowieka, ale nie mamy żadnego wpływu na jego działanie, na podejmowanie decyzji. To jest bardzo ciekawe, bo często właśnie wchodzi się w świadomość ludzi, którzy są w sytuacjach kryzysowych. Jakieś takie kataklizmy obserwuje się ich oczami, kiedy oni tam dbają o te swoje rodziny, ratują siebie i innych. Ma to... Przynajmniej ja jestem o tym przekonany, jakieś takie znaczenie, jest to rodzaj wsparcia duchowego ze strony tej świadomości polowej. To tak jakby, jeżeli przeniesiemy to na własną sytuację, że jeżeli jesteśmy w stanie zagrożenia, to mamy to wsparcie nie tylko tego swojego obserwatora, tej duszy, tylko właściwie całego tego pola. No bo siłą rzeczy, to jak już przekroczymy tą granicę 5-6, to już dzielenie tego na dusze indywidualne to już jest taka sztuka dla sztuki. To już w hinduizmie odkryto, że Atman, czyli ta dusza jednostkowa, jest brahmanem tak naprawdę, czyli właściwie tym całym polem. Także tak to wygląda od strony śniącego, właśnie te przeskakiwania tej świadomości. Właśnie o tym właśnie mówię, zależnie przez którą bramę świadomości wyjdziemy, bo ta brama zielona to ona jest tak naprawdę bramą urojeniową, bo my jesteśmy w stanie pewnego urojenia, w pewnym stanie konsensusu biologicznego i społecznego. Dlatego tutaj przedmówca miał wiele racji w tym, że jesteśmy w pewnego rodzaju transie konsensusowym. Czyli po prostu umówiliśmy się i od dzieciństwa wyeliminowaliśmy wszystko, na co nie wpadamy fizycznie, a co nie powinno być postrzegane, bo zakłóca naszą przestrzeń. Jeżeli wychodzimy przez tą bramę zieloną, to tak naprawdę na te pole nakładamy nasze urojenia. Co nie znaczy, że to jest wszystko urojeniem. To jest po prostu w sposób antropomorficzny przedstawione pole, przez które się przesuwamy. Natomiast jeżeli wyjdziemy przez tą bramę środkową, czyli tą czerwoną, to tak jak mówiłem, nic nie zobaczymy. Znaczy zobaczymy mgłę najprawdopodobniej i znajdziemy się w świecie, który odczujemy właśnie
Stąd się te stany Unii Mistycznej biorą, bo ona jest nieopisywalna, tam nic się nie dzieje, tam jest tylko uniesienie, ale to uniesienie to wynika z tego, że nasza świadomość dostaje się do przestrzeni, która jest otwarta. Więc powiedzenie o tym, że ta przestrzeń jest miłością, jest po prostu naszą iluzją. Po prostu my to odbieramy jako miłość. Porównujemy ze stanami najwyższej naszej jakiejś takiej wzniosłości, uwznioślenia i miłości. Co nie znaczy, że to jest złe czy brzydkie. No. Po prostu tak. Ja mam jedno pytanie, może takie. Czy my w tej chwili, do wszystkich nas, czy my w tej chwili, aby nie próbujemy nazywać nienazywalnego? No ależ oczywiście, że tak. To czy, no właśnie, czy to, bo teraz słowa jakie... Musielibyśmy tam... milczeć, gdybyśmy, ale tak możemy sobie porozmawiać. Tak. Ale nie, ja te same pytania sobie przecież zadaję. Ja mam takie pytanie, właśnie mam prośbę o radę. To dziękuję panu za te 16 odcinków. Proszę bardzo. Programu. To było dla mnie bardzo uderzające, dlatego że ja od wielu lat te rzeczy czytam i w tym, co pan mówił, znalazłem bardzo wiele wartościowych rzeczy i dużo nowych rzeczy i dużo kwestii się potwierdziło. Natomiast ja od kilku miesięcy notuję z kalkulatorem to sekretnie swoje sny i zrobiłem to w celu testu śnienia świadomego. To się udało, to działa faktycznie, mam te świadome sny, natomiast zapytam, czy jest taka możliwa droga na skróty. W tych świadomych snach spotykam różne osoby, no niekoniecznie są osoby, które znam. Ja im zadaję pytania. One o dziwo, nie zawsze jak się budzę rano, odpowiadają mi tak, jak ja bym sobie sam odpowiedział. Tak, tak. Postać, którą spotykam, nie zna mojego najlepszego kolegi. To jest raz, a drugie czasem odpowiedź jest dla nas, no powiem, zaskakująca i to wręcz czujemy się no, głupimi ludźmi wobec takiej istoty. Chodzi mi o taką kwestię, czy mogę wykorzystywać, czy to ma jakiś w ogóle według pana sens, te świadome sny i te postacie, do jakiegoś zgłębiania tego całego sensu. Można pytać się, tak, tych postaci. Co ważniejsze, jeżeli zapamiętamy jakieś cechy wyglądu albo jakąś atmosferę, która towarzyszy takiej postaci, możemy się nawet odnieść do niej po wielu tygodniach. Jeżeli sobie przypomnimy tego rodzaju identyfikator, możemy się do niej zwracać. Są takie, no nazwijmy to, byty z poziomów wysokich świadomości, które nie są w stanie zejść niżej i czasem porozumiewanie wygląda tak, że spotykamy się w pół drogi. Czyli musi być jeszcze jakiś czynnik trzeci, który zestroi ich odpowiedzi, czy ich jakieś tam relacje, jeżeli pytamy o na przykład tak jak ja pytałem się Dewę z poziomu ósmego, jak z jego poziomu świadomości wygląda Bóg. No więc on mi pokazywał ze świadomości do świadomości, odtwarzał mi taką swoją wizję ze świadomości. Zresztą potem jak wertowałem te własne książki, to ja na te pytania śniłem analogicznie. Także to tylko ja nie rozumiałem, jaki jest sens tych przekazów. Ale dzięki temu, że to się zapisuje, to potem można do tego wracać. Tak, to mogę zmieniać się z czasem. Tak, i dlatego tak ważne jest, żeby zapisać sen, nawet jak go w ogóle nie rozumiemy. I ważne jest, żeby zapisać wszystko jak najwięcej, czyli rozkład na tym ekranie śnienia, postacie, wygląd postaci. Bo co do postaci, to odnosi się stara swedenborgiańska zasada tej mapy człowieka kosmicznego, czyli do pasa to jest ta karma 1.5, od pasa do szyi to jest ta domena duszy, czyli od 6 do 8, a powyżej szyi, czyli głowa sama, to jest właściwie to nieprzejawienie, czyli to, co nazywamy Bogiem w zasadzie w większości kultur. I tak samo możemy odczytywać te postaci ze snów. Jeżeli mają coś nie tak z głową, na przykład jedno oko mają, albo w ogóle nie mają oczu, albo nie mają twarzy, bo takie sny też są.
zresztą to nie my wymyślamy, bo te doświadczenia już mieli poszukujący nawet kabaliści, a jeszcze wcześniej mistycy Merkawy, którzy nazywali tą przestrzeń przejawiania się Boga, tą Szechinę dziewicą bez oczu czy bez twarzy. To właśnie są te sfery. Jeżeli coś się dzieje na poziomie głowy tej śniącej tej postaci ze snu, to wiadomo, jakiej partii materiału świadomościowego czy duchowego to dotyczy. To samo się dzieje, jeżeli na przykład postać ma jedną nogę, albo traci nogę, czy traci rękę. To od razu wiemy, jeżeli coś przestaje być dualne, zaczyna być mono, to znaczy, że jest tym wyżej tej unifikacyjnej warstwy, czyli tego poziomu już brahmanicznego, sensu stricto tego ósmego. Przy czym oczywiście trzeba być cały czas świadomym, że bardzo ważna jest kolor postaci. Czyli czy postać jest ciemna, czy jasna, bo początkowo to pewną podpowiedzią jest nasz strach. Jeżeli czujemy lęk programowany w nas, bo mamy się kogoś tam bać, jakichś bytów duchowych. A od razu dodaję, że po przekroczeniu tej granicy 5-6 to tam nie ma żadnych obaw o żaden atak. Jeżeli jakikolwiek problem mamy we śnie, to nie jest problem ze strony tej postaci, tylko z naszej strony. Strach, dlatego mówię, że to jest najlepszy sposób pozbycia się strachu egzystencjalnego, bo strach jest naszym wytworem tak naprawdę. I zagrożenie, jakie tam jest po tamtej stronie, jest też naszym wytworem. Bo tak jak próbujemy przekroczyć tę granicę 5-6 właśnie tą drogą czerwoną, tą na skróty, chrześcijanie są usatysfakcjonowani, bo to można nazwać drogą chrystusową. Ale buddyści też są usatysfakcjonowani, bo to jest droga czerwonego Buddy. A tak naprawdę to jest ta droga, która można by było nazwać ją też kundalini. Bo właściwie te wszystkie odkształcenia na boki, czyli i to mentalne, i to wyobrażeniowe, to jest coś, co można by określić dwoma tymi kanałami, Idą i Pingalą. Jeżeli zbaczamy w którąś ze stron, to nas ściąga z tego kanału centralnego i niesie nas tam w jakieś sfery wyobrażeniowe, mentalnie, czy urojeniowo, emocjonalnie. A jeżeli jesteśmy po środku, to nie boimy się niczego. I właśnie z tej próby przekroczenia tej granicy 5-6 tym kanałem czerwonym biorą się takie sny, jeżeli oczywiście jeszcze nie jesteśmy stabilni, że próbuje nas ktoś wypchnąć z powrotem ze snu. I czym bardziej budzi nas opór i agresję, to tym ten wypychający jest silniejszy, bo to my dajemy mu tą siłę do wypychania. Jeżeli przestajemy stawiać opór, droga się otwiera. Ja właśnie zauważyłem, że, bo to gdzieś czytałem czy w innych książkach, żeby w trakcie właśnie świadomego snu nie upiera się przy nie. Na przykład ja chcę, żeby nie wiem, tutaj ta osoba podeszła, tak, ona tak. Nie podejdzie, ale zauważyłem to następny, że jak ja tylko wyrażam taką wolę na zasadzie, podejść, czy... I ona automatycznie podchodzi. Tak, tak. Przy czym ciągle operujemy poniżej tej granicy 5-6, czyli nie oszukujmy się, też możemy spotkać byty, które są, mają swoje cele, realizują swoje cele i często mogą chcieć nas użyć. Także z wyrażaniem zgody trzeba bardzo uważać. Czasem jeżeli sytuacja nie jest pewna, lepiej się wycofać z takiego snu, obudzić się, chyba że jest to sen świadomy i można wtedy zadać intencję, żeby sprawdzić tę osobę, zwrócić się do wyższej świadomości, do kogokolwiek, czy do własnej duszy, czy do jakiegoś tam znanego sobie, a dobrze kojarzącego się świętego, czy do jakiegoś tam przedstawiciela, który jest reprezentantem jakiejkolwiek religii, to w ogóle nie ma znaczenia. Ja to nazywam ciągnikiem dusz, bo jeżeli bardzo, bardzo popadniemy w iluzję i wypchnie nas z tej takiej drogi centralnej, możemy w ogóle zerwać połączenie z własną tą wyższą świadomością.
co wcale na jawie niczym się nie objawia pozornie, bo przecież żyjemy dalej i dalej jesteśmy swoim ja, tylko tyle, że przestajemy mieć tą łączność z tym obserwatorem. Dla większości ludzi skierowanych na osiągnięcie celów takich egoistycznych to w ogóle jest niezauważalne. To jest dopiero zauważalne przy utracie przytomności, przy śmierci klinicznej, czy w ogóle w trakcie śmierci jako takiej. Bo to się kończy zjechaniem do tej przestrzeni tych głodnych duchów, tych tak zwanych tam krążących po świecie duszy niezrealizowanych. No to nie są dusze, tylko to są myślokształty związane z ja. Które właściwie zostają przez tą duszę wyższą, tą powyżej granicy, tej 5-6 porzucone potem. Znaczy my w ogóle myślimy o obrazami. Ta karma, która nas kreuje, to jest też rodzaj egregoru. To jest myślokształt. Tak samo my myślimy o sobie cały czas. Właśnie najciekawsze jest to, że my jesteśmy tak mało spostrzegawczy, że nie widzimy, jak nasz mózg cały czas rejestruje wszystkie elementy otoczenia. Przy pierwszych wyjściach OB wszyscy są przekonani, że wyszli z ciała, ponieważ znajdują się w pomieszczeniu, w którym zasnęli. Najczęściej się to odbywa we własnym mieszkaniu, bo gdyby w obcym miejscu, do którego weszli po ciemku na przykład, wykonali taką sztukę, to by na pewno się w nim nie obudzili. Bo by nie znali tego pomieszczenia. Dlatego w OB, czy w śnie, raczej w OB niż, bardziej w śnie, niż we śnie świadomym, jak tylko otworzymy drzwi od pomieszczenia, w którym żeśmy wyszli, w cudzysłowie, z ciała, okaże się, że tam wcale nie ma tego, czego moglibyśmy się spodziewać. To jest taka typowa dysocjacja. Czyli generalnie można wykorzystywać świadomy sen jako taką troszeczkę drogę na skróty, żeby bezpośrednie pytania zadawać. Znaczy prawda jest taka, że jeżeli pytanie czy intencja przekracza poziom świadomego snu, bo poziom świadomego snu to jest sen z poziomu czwartego. No, a tych poziomów jest, powiedzmy, ja ich tam 12 głównych tych wyszczególnych. Jeżeli przekraczamy ten poziom naszą intencją, to po prostu zaśniemy w tym śnie świadomym, nie będąc tego świadomi. Znajdziemy się najprawdopodobniej na poziomie przyczynowo-skutkowym, tym piątym, czyli we śnie realnym, w którym w ogóle nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy to jest jawa, czy sen. Nawet nam to do głowy nie przychodzi. Takie przechodzenie ze świadomego... Tak. I ono tam, to są właśnie te sytuacje, gdzie obenauci rozpędzają się samochodem w śnie świadomym, walą głową w mur. Właśnie, jeżeli się nie obudzą, to wpadną w sen realny. Czyli wynika z tego, że jak zasypiamy na poziomie czwartym, to się budzimy na poziomie piątym, czyli generalnie śpimy. Cały czas śpimy. Tylko ta przestrzeń, w której śnimy, się trochę zmienia i dlatego nam się wydaje, że niektóre rzeczy są jawą, a niektóre są snem. Niektóre są OB, niektóre są LD. Także to jest dość zabawne to wszystko. Czy można w czasie snu zdobywać umiejętności? Tak, bo tylko wielu bogów wspominał właśnie umiejętności topografii. Ja zaraz po tym, jak dostałam do tego tej wypowiedzi, to też poprosiłam umiejętność rozumienia snu. Też przyśnił mi się Abu Kosmita, ale sam mnie tak przeraził, że drugiej nocy bałam się spać. Natomiast były symbole z zapalaniem światła, z pytaniem, czy jak odbieram takie jakby... No od razu te odpowiedzi się pojawiły, ale jakie umiejętności można po prostu idąc spać zdobyć, poza wiedzą? Znaczy, no właśnie, problem polega na tym, że dla świadomości tej ponad małą karmą umiejętności w ogóle do niczego nie służą. Więc ja właśnie dociekałem latami, jaka jest przyczyna wszystkiego, aż w końcu chłop krowie na miedzy wytłumaczono mi, że przyczyna wszystkiego zależy od tego, jest taka, zależnie od tego, z jakiego poziomu świadomości zapytamy. Więc jeżeli pyta byt energetyczny, jeżeli byłby w stanie zapytać, bo są byty energetyczne, które nie mają poziomu mentalnego, ale gdyby był w stanie zapytać, dla niego wszystko byłoby energią. Jeżeli
pyta byt z poziomu wyobrażeniowego, tego trzeciego, wszystko jest dla niego emocjami. Jest miłością albo nienawiścią, albo Bogiem takim figuratywnym, z jakimiś atrybutami piękna czy wspaniałości, a te własne warstwy urojeniowe, te, które budzą w nas przerażenie, sami żeśmy zresztą je stworzyli najpierw po to, żeby się ich potem bać, to one będą miały atrybuty jakieś, które nas przerażą. Także najlepiej, tak jak mówię, najlepiej sami siebie zrozumiemy i najlepiej sami siebie przerazimy. Tak samo najlepiej sami sobie ukażemy Boga. I to jest ta warstwa, ten poziom 3. Poziom 4 to jest właśnie narośl na tym poziomie 3, to ewolucyjnie to urosło razem z ludzką świadomością taką dyskursywną i tą całą logiczną barierą, którą przekracza się i tworzy się tam jakieś koncepcje myślowe, intelektualne, no i wchodzi się w relacje z materią w sposób naukowy. Ponieważ, tak jak mówię, to zresztą w snach bardzo szybko się okazuje, sny wręcz mówią o tym, że droga ta mentalna, czyli przez tą bramę numer 4, ta intelektualna, jest ślepą drogą. Ona, zresztą, tam jest taka historia, że właściwie ślepych dróg tak do końca nigdy nie ma. Bo tak samo jak wychodzimy przez tą bramę zieloną, jeżeli w tym urojeniu cały czas żyjemy, to właściwie daleko nie zajdziemy, tylko będziemy grzęźli w coraz większym urojeniu. To samo z drogą mentalną, ale zawsze jest szansa, że w pewnym momencie zrozumiemy, że to są tylko nakładki na pole świadomości, to unifikujące wszystko. Jeżeli tam jest taka historia, że zresztą wielu nawet autorów, chociażby taki Castaneda, ale też i takich mistycznych autorów opowieści właśnie z takich podróży duchowych, szczególnie w świecie arabskim, bo oni tam celują właśnie w działaniu we śnie i za pomocą snu, opowiadają, że po tym przekroczeniu tej granicy 8-9, czyli tej, która odwraca wszystko do góry nogami, znajdujemy się na takim moście, który jest cienki jak ostrze miecza, czy jak włos. Castaneda mówi o skakaniu w przepaść. I jeżeli nie uruchomi się nam wyobraźnia, ani poziom mentalny, nie zaczniemy oceniać, ani się bać, ani się spodziewać czegokolwiek, to nie drgniemy, przejdziemy, nie spadniemy w przepaść albo przejdziemy po tym moście. Jeżeli tylko zaczniemy działać, czyli włączą się te niższe poziomy, natychmiast spadniemy w tą otchłań małej karmy. I tak to działa właśnie. I ta unia mistyczna, ona jest możliwa, czy ta ibana buddyjska, nibana, czyli ta nirwana, to jest właśnie opowieść o tym. Jeżeli trafimy w ten punkt, niezachwiani jesteśmy, wszyscy przecież o tym samym mówią tak naprawdę i w snach tak się to śni. Przecież nikt tego nie wymyślił. Droga medytacyjna niczym się nie różni od snu tak naprawdę. Jeżeli by tak posłuchać tego, co nauczają na przykład ci mistrzowie wschodu, czy nawet ci mistycy europejscy, to oni właśnie przestrzegają przed uleganiem tej iluzji emocjonalno-wyobrażeniowej i mentalnej, i podążanie właśnie tą czerwoną drogą, czyli tą środkową kanału centralnego, odnosząc się już do tej tam hinduistycznej tej opowieści. I najciekawsze jest to, że tego można doświadczyć we śnie. I tego można doświadczyć bardzo szybko. Co jest ciekawe, bo już tak mówiłem o tym głosie śnienia, on rzeczywiście tam bardzo ciekawe kwestie wypowiada. Czym wyższy poziom jest tego głosu śnienia, tym to anagramowanie i zniekształcanie zdań jest coraz większe. Czyli te wypowiedzi takie logiczne, to one są z najniższego poziomu, czyli tamtego mentalnego najczęściej. Ale co ciekawe, w snach pojawiają się pieśni mocy. Oczywiście my sobie pieśni mocy wyobrażamy tak jak to Indianie tam z tymi bębnami tam w kręgu i odpowiednia tam intonacja głosu. Otóż pieśń mocy
może być najzwyklejszą piosenką, którą znamy z radia. I ta piosenka ma tą właściwość, że ona nas będzie fiksowała na tym poziomie, na którym nam się przytrafiła, albo nas wznosiła. I co ciekawe, to ona nie jest na zawsze, ale działa przez kilka dni. Jeżeli sobie przed zaśnięciem przypominamy tą piosenkę, czy pieśń, czy utwór, przecież może być jakaś muzyka klasyczna, zależy kto co lubi i co mu pasuje, może nas być rodzajem takiego ciągnika świadomości. W którejś z podróży, ja w ogóle jestem abnegatem muzycznym, znaczy lubię muzyki słuchać, ale nie jestem w stanie ani żadnych nut odróżnić od siebie, ani gam, ani w ogóle to jest dla mnie zupełnie obce. Więc w pewnym śnie przyśniło mi się, że jest taka wibracja, która oczyszcza karmę tą małą i nazwano to CI. Szukałem później gdzieś tam w internecie, ale to takiego w ogóle czegoś tam nie znalazłem. No i dopiero któryś z tych moich słuchaczy i współśniących, który jest muzykiem, skomponował mi to CI. I tam na tej mojej stronie od wczoraj działającej będzie to CI, bo tam na razie dopychamy, to jeszcze wszystkiego tam nie ma, co tam się po całym świecie rozprzestrzeniło. Także, znaczy ten dźwięk CI to brzmi tak, no, ja wiem, skromnie bardzo. Tam, jak ktoś pamięta starą Warszawę, to tak jak klakson w starej Warszawie mniej więcej. Co ciekawe, ono rzeczywiście oczyszcza, bo początkowo jak go słuchałem, to mnie strasznie wkurzał. Mnie tak irytowało to słuchanie tego dźwięku, ale po jakimś czasie widocznie zadziałał, bo zacząłem go neutralnie traktować. Także ze snu się można bardzo różnych rzeczy dowiedzieć. Oczywiście wszyscy chcą się dowiedzieć, czy będą sławni, bogaci i zdrowi. Chyba nie wszyscy. Ale większość. Mam takie pytanie. Ktoś, kto ma doświadczenie, to najlepiej. Ja mam takie pytanie. Tam pan porusza takie kwestie tej naszej duszy uwięzionej, zakotwiczonej. Potwierdzenie takie u Castaneda, u wielu innych autorów. Ja sam osobiście postrzegam tą rzeczywistość tak bardzo negatywnie. Bardzo boli mnie w ogóle zło na świecie, tak ogólnie. Chociaż niektórzy twierdzą, że nie ma dobra i zła. Jest, ale jest cierpienie, przecież fizjologicznie też ból odczuwamy. Dla nas to są istotne bodźce, przecież to możemy to wyabstrahować z pozycji obserwatora, że to jest dla niego nic, ale dla nas to jest coś jednak. I bez względu, czy to jest iluzja, czy maja, czy to kiedyś nazywali, to jest to dla nas realne. No tak. Ale moje pytanie jest takie, bo to jeszcze w pismach gnostyckich była taka kwestia, że a materia została stworzona przez tego demiurga architekta, za którego jeszcze Jahwe oni uważali, pierwsi. Ale chodzi mi, czy pan może potwierdzić, albo zapytać, jakie pan ma zdanie na temat tego, że nasze dusze, no bo wiadomo, każdy, kto tu siedzi, to wierzy, że ma duszę, bo tu wiadomo, jaki jesteśmy w takim gronie. Dusza ma nas. Dusza ma nas. Czy my według tych, co pism, co były, mi to pasuje, ale nie wiem, czy oni się mylą, czy ja się mylę, że te dusze zostały skradzione temu, zabrane z tego źródła siłą, wbrew tak jakby... To jest tu pobrzmiewa ten mit kabbalistyczny, ten judaistyczny o rozsypaniu się naczyń. Czyli naczynia pękły, spadły w te niskie poziomy i tutaj cierpią i dopiero oczyszczenie i złożenie tych naczyń spowoduje... Tylko z tych snów wynika jeszcze co innego, że tak naprawdę to, co się nazywa szatanem w sensie oddzielenia się od Boga, bo to też z tym szatanem i Lucyferem to zupełnie jest inaczej niż tam się powszechnie uważa, to tak naprawdę to jest proces zupełnie nie mający notacji ani etycznej, ani moralnej. To jest wyraz procesu przejawiania się. Ten źródłowy, bezprzestrzenny i bezczasowy, nazwijmy go punkt, chociaż to też jest przesada, nazwanie go punktem,
czyli to źródło świadomości tej najgłębszej, ono, żeby się przejawić, musi stanąć wobec siebie w opozycji. Czyli musi stworzyć antytezę. Wtedy zaczyna powstawać świat dualności. No i w związku z tym, że medytujący, modlący się, śniący najczęściej są skłonni nadawać temu procesowi takie konotacje etyczno-moralne, to często się to śni jako sprzeciw wobec źródła. Ale to jest element w ogóle przejawiania się. Gdyby nie ten sprzeciw, w ogóle nie byłoby przejawienia. Przy czym to przejawienie, to ono ma swoje korzenie jeszcze w tym nieprzejawieniu. Ono, właściwie ten nasz świat taki tych widzialnych i myślowych form, to on się pojawia dużo niżej. On ma swój korzeń głęboko w nieprzejawieniu. I co ciekawe, w snach to daje się uchwycić. Właśnie jak się wychodzi przez tą bramę zieloną, to płynie narracja z przestrzeni nieprzejawionej. Byłem bardzo tym zaskoczony, no bo mówi się, że to jest tam niewypowiadalne, że niewyobrażalne. Ono jest, kiedy jesteśmy bezpośrednio w taką unię wchodzimy, to tak, ale jeżeli idziemy bokiem i oczywiście musimy wiedzieć, zdawać sobie sprawę, że idziemy pewnym takim zakosem, najczęściej tą lewą stroną, tą urojeniową, to zaczyna nam się śnić narracja właśnie z tej przestrzeni Boga. I tam wszystko, co się dzieje, to dzieje się na bazie androgenów. Czyli tylko ta androginia, a czym bliżej źródła, to tym bardziej się ujednolica. Początkowo śni się albo ojciec, albo matka. Nigdy jedno obok drugiego. Jeżeli się śni ojciec albo matka jednocześnie, to wiadomo, że jesteśmy już w przejawieniu. Bo jeżeli jest nieprzejawienie, to ojciec albo matka się śni, bo to tak naprawdę jest jedno i to samo. Oni się tak jakby się wymieniali. I po jakimś czasie, czym wyżej idziemy, to ten ojciec, taki ojco-matka się robi. Aż w końcu staje się takim źródłowym, Hindusi to nazwali Ishwaro, czyli takim tym centralnym androginem. Ku zdziwieniu wielu osób wygląda naprawdę głupawo. Tak pajacowato trochę. W związku z tym, że ja jestem świadomością raczej taką mniej uduchowioną, czyli wchodzącą w to przejawienie, to on mnie wkurzał zawsze. Kiedy tylko naprzeciw niego stawałem, to on mnie irytował. Wyglądał dla mnie obleśnie. I to był wyraz tej mojej chęci oddzielenia się. Bo dla kogoś, kto chce się zbliżyć, to wyglądałby przecudnie na pewno. Bo to właśnie na tym polega, że interpretacja jest nasza. Te przestrzenie są tak naprawdę puste, ale są przestrzeniami, w które wchodząc naszą małą świadomością rezonujemy z nimi. I to, co z sobą przyniesiemy, to tam zostanie to wzmocnione i wytworzone. Tak. Nie, przenosimy nieświadomie zupełnie to doświadczenie. Ja uważam, że nawet nie tyle przenosimy, co jest to tendencja, która się realizuje. Już my w śnie to obserwujemy, a ona coraz tak niżej schodzi i się. I to, że ona jest przesunięta czasowo, to może być tak, że jest wyrazem czegoś, co się zdarzyło już. To jest właśnie to déjà vu. Albo jest to element takiej prekognicji, a tak naprawdę to się dzieje cały czas na poziomie bezczasowym. My to tak potem... Bezczasowym, ale tak jak Pan mówi, że my zasypiamy i się budzimy. I się, jakbyśmy się budzili do poziomu wyższego, ale gdy trochę to przekroczy nasze możliwości, my znowu zasypiamy i znowu się budzimy. Tak, tak. Ale to trzeba już uchwycić samemu. To można o tym mówić, ale ktoś, kto nie... To, żeby zobaczyć w tej rzeczywistości, bo tu istniejemy jako ludzie na poziomie, powiedzmy, tym,
ekranem, gdzie obserwujemy siebie i nasze reakcje i czy my reagujemy w taki sposób. A w śnie, na nieważne w jakim, na jakim poziomie, czy to jest zielona brama, czy czerwona, czy jakaś tam, to wszędzie jest, jak to się nazywa, emocja, czyli to jest emocja, czyli ale, czyli ale emocja jest nasza. Ale emocja jest nasza. Tak. Tak, właśnie a o to chodzi. Jesteśmy czymś wyższym, czyli jesteśmy tam dużo, czyli jesteśmy odwrócenia. A emocja jest ściśle związana z wyobraźnią i z pamiętaniem obrazów. Właśnie na tym polega pamiętanie. Jeżeli cokolwiek sobie przypominamy, musimy najpierw na milisekundę wprowadzić emocje. I to samo dzieje się we śnie, tylko odwrotnie. Tak, i stąd te obrazy mają taki ścisły związek, jak diabły widzieć cały czas. No tak. Znaczy może to nie tyle przechodzi, co cały czas rezonuje na różnych poziomach i kończy się wyrazem takim materialnym, ale tak, tak, tak. Więc tutaj pracuje to prawo karmy, czyli powód i efekt. Nie, no bo przyczyna i skutek właśnie to jest w ogóle prawdziwe opowiedzenie o karmie, bo w ogóle czegoś takiego jak prawo, to nie ma prawa karmy. To już Bławacka to ona duże nadużycie zrobiła. Jak to działa? Ale w związku z tym, że dusza ma nas, tak samo karma ma nas. I to nie jest tak, jak większości ezoteryków się wydaje, że my sobie budujemy przyszłe wcielenie. Że żadnego wcielenia. My budujemy karmę, która sobie wygeneruje, albo już sobie generuje coś równoległego, albo coś następnego, bo to zależy, jak duża jest karma. Jak wielka jest karma, to ona potrafi prowadzić kilka bytów jednocześnie. Tyle, że jeżeli jesteśmy jeszcze na poziomie tej karmy, powiedzmy, i jest powód i efekt, czyli tutaj sen możemy użyć w taki sposób, żeby wyjść z tej karmy. No bo karma jest myślokształtem, bo ona jest na poziomie trzecim, no i tam z odnogami na tym czwartym. Tak. Ja. Nas nie obchodzi ta karma. Tak. Jesteśmy nieporuszeni. Tak. Wyłączenie emocji. Myślenia, emocji, obserwatorem. Jesteśmy obserwatorem. Odrealnienie takie. Znaczy, jeżeli przejdzie. No bo przecież leki uspokajające to one odcinają, ale obserwatora nie odcinają. I stąd ten obserwator się pojawia. No, tych obserwatorów, oni hipostazują coraz wyżej, ale to już jest ten pierwsze doświadczenie obserwatora. To jest takie przykre, tak po ludzku mówiąc, bo człowiek jak wyłącza... No właśnie dlatego to ego cały czas działa, że on walczy, że ono, tak, że jemu jest przykro. I dlatego ten obserwator cały czas, on nie ocenia, ten prawdziwy obserwator. Póki jest ocena i póki jest zabarwienie, to znaczy, że to jest ciągle związane z ja. Bo ja stosuję różne sztuki. Tak, tak. Ja na przykład bardzo lubię się rozwijać duchowo. Co jest ciekawe, bo w zasadzie rozwój duchowy prowadzi do zaniku ja, więc należałoby się spodziewać podstępu ze strony ego, czyli ego wprowadza nas w wizję obserwatora, tak jak się sobie wymyśliło. I my jesteśmy usatysfakcjonowani, żeśmy doznali obserwatora, no bo tak to rozumiemy. I właściwie albo nam tęgi mistrz jest do tego potrzebny, żeby nas z tego wyprowadził, albo właśnie śnienie. Śnienie nas bardzo szybko z tego błędu wyprowadzi, że to nie jest obserwator z poziomu siódmego, czyli ta dusza atmaniczna, indywidualna. Swoją drogą to też nie jest koniec tej drogi karmicznej, bo dusza, ona ma swoją karmę, to nazwijmy ją wielką karmą, ona też jest w pewnego rodzaju iluzji. Dlatego ten obserwator, on coraz bardziej staje się bezstronny i coraz bardziej jest upunktowiony i coraz bardziej ma mniej do wyrażenia. Ale z drugiej strony najmniejsze jego drgnienie jest tak ogromne, że porusza wszechświatem. Bo to
my sobie stworzyliśmy takie wyobrażenie, że Bóg wie wszystko. Ale nie rozumieliśmy, nie rozumiemy, że kategoria wiem, nie wiem, to jest nasza kategoria mentalna, umysłowa. Bóg, jeżeli w ogóle, to wie nami. Ale nie można powiedzieć, że wie cokolwiek. Dlatego jeżeli zapytamy się poprzez sen czy w medytacji, dlaczego możliwe jest zło, czy ktoś komuś straszną krzywdę zrobił, czy ktoś wybudował i wymordował w obozie koncentracyjnym miliony ludzi, jak to możliwe jest, jak Bóg mógł do tego dopuścić, to odpowiedź jest powalająca. On o tym nic nie wiedział. Ja się bardzo długo nie mogłem z tym pogodzić, ale to się potwierdza. Także sami sprawdźcie. On po prostu nie wie, bo on nie ma czym wiedzieć. Na tym cały paradoks polega. A to, że zrealizuje się to przejawienie w sposób brutalny czy w sposób piękny, to już jest kwestia tego, jak my tutaj to wszystko zagospodarowujemy. To, co Pan mówił teraz o tym, że Bóg tego nie wie, to tak jeszcze właśnie w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdzie niestety byli strasznie prześladowani przez katolicyzm, który wtedy już... No, Konstantyn wyciął praktycznie w pień wszystkich gnostyków. Oni właśnie twierdzili, że ten Bóg, ten źródłowy Bóg... Jest zły. Znaczy, że Jahwe, ale Jahwe nie był źródłowym Bogiem, tylko tym takim niższym... No, to maska była, czyli raczej to, co ja Metatronem nazywam. Czyli że po prostu ten Bóg źródłowy, on po prostu tak jakby, tak jak Pan mówi, on nie wie tego. Oni mówili, że on tego nie tyle, że nie wie, co on po prostu nie interesuje się tym. Więc a propos obwołania Jezusa królem Polski, zapytałem się, co na to poziom świadomości tej brahmanicznej, czyli tej metatronalnej, czyli tej najbardziej no, dla przejawienia źródłowej, czyli to, co Jahwe Żydzi nazywają. No i usłyszałem to, co tradycyjnie. Oni o tym nic nie wiedzą, ale uważają, że jeżeli ktoś w to wierzy, to to tak będzie. A jeżeli nie wierzy, to nie zadziała. Ręce opadają, no. Ale to jest żelazna konsekwencja właśnie. Ale to może właśnie te wszystkie manifestacje różnego rodzaju działają na różnych poziomach. Tak, tak, tak. Skąd się biorą ci stygmatycy, że te stygmaty powstają na skutek silnej wiary tej osoby? No to oczywiście. Tak samo jak jest ciąża urojona. Tak, tak. To te same procesy są. Tak. Ciąża dziecka, dlatego że kobieta albo tak bardzo pragnie. Jesteśmy w stanie, tak, w materię w pewnym sensie zaingerować, oczywiście. Tak. To jest siła umysłu. No, drodzy Państwo, jest godzina 6:00. Déjà vu to jest doświadczeniem konieczności, tylko w naszym świecie po fakcie. Tak jakbyśmy przenieśli się, bo my cały czas różnym procesom ulegamy. To nie tak jest, że my tylko podróżujemy po tej świadomości w chwili medytacji, czy snu, czy modlitwy. My cały czas w tym uczestniczymy. Tyle tylko, że te bodźce wzrokowe i zmysłowe są tak silne, że są słabo dostrzegalne. Najlepiej to wychodzi w czasie jazdy samochodem. Bo to jest bardzo monotonne zajęcie. I jak sobie tak jedziemy, cały czas niby mamy tą świadomość zachowaną i wtedy, oczywiście to po jakimś czasie tych ćwiczeń się pojawia, orientujemy się, że ktoś patrzy przez nasze oczy. I zaczyna obserwować. No i wtedy patrzymy się tak, a on tak jakby zaczynał myśleć. Jaki budynek ciekawy. Albo taki... I czuje się, że ta świadomość jest tak pierwotna, że dla niej samochód jest czymś dziwnym. Oczywiście to zdziwienie to już jest pewna nakładka umysłu, ale chodzi o to, że ta świadomość cały czas wchodzi w relacje z tą rzeczywistością. Kwestionuje ją, nie? No może nie tyle kwestionuje, co tak jakby analizowała, znaczy ona tak naprawdę ją przyswaja, to ona ją wciąga. My sobie to tak wyobrażamy, że ona to tam analizuje czy neguje, ona ją wciąga, bo ona jest, tak jak mówię, nieruchoma. A ta nieruchomość się zwiększa, czym wyżej tej świadomości, czym ona jest bardziej skoncentrowana, tym jest mniej w ogóle reagująca, tak, poza percepcyjnie. No, o wszystkim nie opowiemy. Słyszę już momenty dekoncentracji. Proszę bardzo, pytaj. Jeżeli
proszę bardzo. Problem polega na tym, że ja jestem deterministą. To przyszło na mnie razem z tymi snami, ten determinizm. I dlatego zacząłem używać w ogóle słowa konieczność. Więc nasze działania na tym poziomie przyczynowo-skutkowym i na tej jawie, one tak naprawdę tylko są pozornie naszymi działaniami. My możemy bardzo niewielki zakres tej wolności tylko ujawnić, a może nawet jakby się tak przyjrzeć temu żaden. Bo nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak jesteśmy silnie zdeterminowani. Nam się ciągle wydaje, zresztą chrześcijaństwo wpoiło nam to, że jesteśmy, że mamy wolną wolę. To był protest przeciwko temu losowi greckiemu i jeszcze tym rzymskim koniecznościom. I to był właśnie taki protest duchowy. Oczywiście to wszystko przeszło teraz aż za daleko w drugą stronę, bo wszystkim się zdaje, że mają wolną wolę i nie chcą zobaczyć, że są zdeterminowani co najmniej w takim samym stopniu, a ja uważam, że w 99% są zdeterminowani, niż posiadają własną wolę. Jeżeli przeanalizujemy od samych podstaw, gdzie była wolna wola, kiedy żeśmy się rodzili, a gdzie jest, kiedy umieramy. Więc mamy nawias konieczności już od samego początku. Jesteśmy zdeterminowani genetycznie, tym, żeśmy się urodzili tu, a nie gdzie indziej, że mamy takie cechy jakieś tam mentalne, te, co też z genetyki wynika, z wychowania. Jeżeli się okaże, to naprawdę tak przeanalizujemy, tam nie ma w ogóle miejsca między koniecznościami. To jest straszne, ja wiem, że to jest straszne. Też mnie to, no, to wstrząsnęło. Do wolnej woli to jeszcze dodam, że właśnie był taki eksperyment przeprowadzony w Londynie, temat wolnej woli i obserwacji mózgu. Można ten eksperyment obejrzeć, jest dostępny, gdzie udowodniono, że człowiek nie decyduje nawet, którą ręką ruszy. No. Że informacja o tym, którą ręką decydujemy, że ruszymy w tym momencie, tak, zostaje do 8 sekund wcześniej. O, i ona jest zdeterminowana przez doświadczenie jakichś tam wcześniejszych... Prostu, tak. Jako antena otrzymuje informację, oni to nazywają pewne kręgi wentu wyższy ja... Nie wiem, czy państwo żeście eksperymenty, znaczy no nie tyle eksperymenty, co obserwacje takiego szwedzkiego neurochirurga widzieli. To nawet w internecie można odszukać. On się Lorber nazywał. I on miał pacjentów, którzy mieli tylko 5% tkanki mózgowej, bo to było takie wtórne wchodogłowie, tam pourazowe najczęściej, bo nie pierwotne, bo facet się zdążył zaprogramować, zdążył nauczyć się operować w przestrzeni, a mózg mu potem od środka ta torbiel niszczyła. No i skrajnym przypadkiem był facet, który zrobił doktorat, mając 5% mózgu. Jak mu zrobili prześwietlenie, bo zaczęły mu się pojawiać jakieś objawy neurologiczne. Okazało się, że tam jest bania pusta i tylko trochę tkanki pod czaszką. I to nie jest, proszę państwa, wymyśl ani tam prowokacja jakaś. To jest facet normalnie naukowiec, który zdjęciami operował, no pracował, operacje robił tym ludziom. Nasza techniczka miała znajomego, nauczyciela, który okazało się, że miał 60% mózgu tylko i funkcjonował normalnie. I też w takiej fazie właśnie zanikowej torbielowatości. I dopiero jakiś tam nastąpił kryzys z jakiegoś powodu, wzięli go na ojom, rentgen, facet mózgu połowy nie ma.
A normalnie przotak jak ja przychodzę. Skąd wiadomo, czy ja w ogóle mam mózg? Nigdy nie robiłem sobie EG ani żadnego. No to już się pogorszyło, bo doszedł do wniosku, że to niemożliwe, żeby żyć się dalej bez mózgu. Włączył się program, tak, tak. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo. Proszę. No ja nie wiem, co pani rozumie przez efekt luster, ale to jest właśnie obrócenie świadomości z małej świadomości na świadomość obserwatora. I na tym polega ta granica o 180 stopni. Znaczy my to tak widzimy jak w lustrze, ale przecież to nie jest płaskie lustro, tylko przestrzenne, bo ten ekran snu jest przestrzenny siłą rzeczy. On dla osoby takiej śniącej normalnie to wygląda jak rzeczywistość po prostu. Tylko tyle, że zaczynamy siebie widzieć w akcji. I co ciekawsze, wiemy to, dokładnie to, co ta osoba myśli i przeżywa. To jest bardzo dziwne doświadczenie, jeżeli sobie zdamy z tego sprawę. Jako obserwator, tak, tak jakby była transmisja jednoczasowa, bez żadnego opóźnienia, widzimy, co tam robimy sobie, co kombinujemy i wiemy dokładnie to samo, co to nasze odbicie. To na tym to właśnie polega. To jest po przekroczeniu tej granicy 5-6, bo ona odwraca to wszystko. Ja tam w tych kartach świadomości i zresztą w innych paru takich artykułach dokładnie to opisałem. Śnienie progresywne. PL. Ale to tam na stronie sobie można pooglądać wszystko. Tak jak każdy z nas, ale to ja specjalnie Jungiem się nie inspirowałem, bo moje obserwacje często zaprzeczają Jungowi. Zresztą, nie wiem, czy pani czytała listy Freuda z Jungiem i tam Jung przyznaje się, że dla niego jest niewyobrażalne, żeby można było śnić to, co się chce. Także on był dobry do pewnego momentu. Nigdy nie miał snów świadomych ani obę. Ja już nie mówię znaczy te jego inspiracje pochodziły z jego rodzaju przeżyć, ale on nigdy nie starał się świadomie śnić. Także każdy coś tam jakoś penetruje inną dziedzinę, swoją, sobie przynależną. Konieczność na tym polega. Bardzo dziękuję. Bardzo miło, jeszcze nie czytałem, ale to kupiłem właśnie po to, żeby kupiłem wszystko.